Witam, dzisiaj na moim kanale pokażę prosty sos koperkowy, który doskonale się komponuje z kotletami z ziemniaków, które też są na moim kanale. Oczywiście główny bohater tego przepisu to koperek, około 50 gramów, aczkolwiek ja wziąłam swój koperek z ogródka, więc tak na oko. Potrzebujemy też śmietanki kremówki, którą będziemy mieszać z odmierzoną ilością mąki. Kiedy już wymieszamy, odstawiamy na bok. Dwa ząbki czosnku przeciskamy przez praskę. I teraz do garnka czy rondelka wrzucamy odmierzoną ilość masła klarowanego. Można też zrobić na oleju, ale myślę, że na takim masełku będzie sosik o wiele smaczniejszy. Kiedy masło się rozpuści, dodajemy przetarty albo przeciśnięty przez praskę czosnek. Mieszamy i oczywiście pilnujemy, by czosnek nam się nie spalił, bo będzie brzydko pachniał i będzie gorzki. Dolewamy szklankę bulionu warzywnego. Możecie zrobić sami taki bulion z warzyw albo z kostki rosołowej, taki wegetariański. Smaku doda nam i podkręci gałka muszkatałowa. Oczywiście solimy. Jeśli lubicie, dodajcie też biały pieprz do tego sosu. I wlewamy teraz śmietanę wymieszaną z mąką, co zagęści nam sos. Kiedy się zagotuje, dodajemy pokrojony, posiekany koperek. I to w zasadzie wszystko. Gorąco polecam, jak mówiłam, do kotletów z ziemniaków. Dodajcie też sok z cytryny. I to wszystko. Tak się prezentuje sosik na koniec. I oczywiście życzę wszystkim smacznego.